Zamienił donek, dzwonek na postronek, czyli wymierne korzyści. No rybatory, ale od pół roku nie mam wrażenia, że sprawy Polski znajdują się w dobrych rękach. Gorzej, co chwila trafiam na dowody, że są one w rękach złych. Społeczeństwo zwykło oceniać władzę, którą sobie demokratycznie wybrało, po wymiernych korzyściach. A te trudno zauważyć, przynajmniej dla nas. Owszem, skorzystali nasi sąsiedzi, nie będzie konkurencji w postaci centralnego portu komunikacyjnego, spławnej Odry, elektrowni atomowych, szlak trafi Turoszów i polskiego złotego, a końca tych posunięć nie widać. Z obietnicami koalicji 13 grudnia jest jak z naszymi medalami olimpijskimi. Miało być mnóstwo, a jest ile, każdy może się przekonać. Skądinąd korzystają też nasi sąsiedzi z prawej. Wymiana szpiegów to prawdziwe mistrzostwo świata. Oddaliśmy agentów przez nas złapanych, a nie odzyskaliśmy nawet poczobuta. Można rzec. Zamienił donek, dzwonek na postronek. Jeśli połączymy to z emeryturami odzyskanymi przez funkcjonariuszy komuny, ergo Paktu Warszawskiego, awansem różnych nieciekawych ludzi do polskiej grupy zbrojeniowej po kancelarię premiera, co właściwie robi u naszego Donaldinia agentka kosmetyczna o dziwnym rodowodzie i powiązaniach? Podobno jest mistrzynią depilowania. Tylko czego? Dziadka z Wehrmachtu czy resztek demokracji? A może powstała już nowa tajna organizacja o nazwie Kosmitern, której ta pani jest forpocztą? Pożywiam, posmatrim. W każdym razie można się domyślać, na co pójdą pieniądze odebrane z dotacji należnej PiS-owi od PKW. Oczywiście na ważny cel społeczny. Może na owsiaka, chociaż owsiak zrobił się ostatnio niepokorny. Skrytykował neotelewizję. Niech uważa, bo przyjaciele go na własnym przystanku wysadzą. Ale może nie, bo szmal będzie potrzebny na nowe fale z Ukrainy. Podobno do listopada ma zostać zawarty rozejm, czyli de facto kapitulacja. Z Krymu, z Donbasu, z Nadziei i z Zełeńskiego. Trudno więc dziwić się Ziemkiewiczowi, gdy przestrzega, że nie ma się czym cieszyć. Żeby wilk był syty, a owca cała, trzeba temu wilkowi rzucić jakąś inną owcę na pożarcie. I zapewne my nią będziemy. Zresztą niepotrzebny żaden Putin, aby pogrzebać nasze sny o potędze. Lub chociaż o świętym spokoju u pana Scholza za piecem. Pokój ważniejszy niż Polska. Trzeba uwzględniać interesy Rosji. Mówią politycy niemieccy. Zresztą od lat. Coraz częściej zastanawiam się, do czego to wszystko zmierza. Eskalacja, prowokacja, inflacja, demoralizacja. Zapewne do jakiejś prawdziwej polsko-polskiej zawieruchy. Czy winne są tego plamy na słońcu? Czy pechowa koniunkcja planet? W każdym razie blisko u nas czegoś, co już się dzieje w USA. Niech no tylko Trump wygra, a nawet przegra. A w Wielkiej Brytanii jeszcze bardziej się to dzieje. Flegmatyczni Angole mają dosyć Bridgertonów na każdej ulicy. Co gorsza, ich nowo wybrane władze nie mają pojęcia, co z tym zrobić. Poza jednym. Więcej socjalizmu. Obywatele chcą brać sprawy rozpanoszonych nachodźców we własne ręce, a praworządna władza nakłada im na te ręce praworządne kajdanki. Gdyby był Izbą Gmin, no bo kudy mi do Izby Lordów, natychmiast zmieniłby prawo. Zero
podważania dla uchodźców i automatyczna deportacja do Rwandy czy gdziekolwiek indziej tych nielegalnych uczestników burt i kryminalistów bez możliwości odwoływania się. Równocześnie należałoby przestać sztuć policję na rodowitych autochtonów, pragnących jedynie chronić swój kraj. W Ameryce w takiej sytuacji pewnie rozdaloby broń. I nie chodzi o to, żeby dokonywać jakiejś eksterminacji. To zostawmy braciom Niemcom, gdy już przejmie tam władzę AfD. Po prostu imigracja na wyspy powinna przestać się opłacać, tak, żeby kredowe wzgórza nad Dover nie kojarzyły się już z bramami raju. Żadnego socjalu, darmowych mieszkań, opieki. Co więcej, należy pomagać tylko tym krajom macierzystym, które walczą z nielegalną imigracją. Jeśli nie walczą, to zero pomocy. I tak na świecie znajdzie się dość użytecznych idiotów, gotowych wspierać miejscowe gangi żerujące na przebycie ludzi. Pytanie, kto na tym korzysta na dłuższą metę, pozostaje otwarte. Pewnie islam. Zapewne Chiny, może Indie. W chwili, gdy Zachód zabronił nawet dyskutować o chorobach, które go trawią, nie ma co liczyć na ozdrowienie. A u nas trzeba przede wszystkim liczyć, jak popłacić rachunki i dożyć do pierwszego. Kontynuujemy cykl malarski. Tym razem inspiracją jest obraz Gracze według Rembrandta. Tytuł utworu: Stan gry. Piękny obraz Rembrandta w stare płótno w żarty. Dziewczyna, mocno spięta, gra z mężczyzną w karty. Stosik figur na stole, po prawej gary złota. Stawką jest jego forsa, jej zapewne cnota. Lecz kiedy na to patrzę z dystansu historii, nie sposób nie poszukać jakiejś alegorii. Różnie można przebierać mężczyznę z dziewczyną. Raz będzie to Fryc Pruski z wielką Katarzyną, kiedy indziej retusze mogą być niewielkie, to pan Putin pogrywa gładko z panią Merkel. Lecz w brązach światło cienia tak sprawy się mają, że nie my w tę grę gramy, tylko nami grają. A teraz, kochani, Hyde Park. Temat, kto tak naprawdę pracuje dla Moskwy, ożywił wśród was mnóstwo głosów. Można powiedzieć, embarras de richesse. Nie dam rady zacytować wszystkich. Pisze BO138. Przerażające jest to, że fajno Polactwo łyknęło bajeczkę o propruskim PiSie. Łyknęło zupełnie bezkrytycznie. Moim zdaniem całość można porównać do obrazka z kreskówki, w której złodziej w czarnej opasce na oczach krzyczy: łapaj złodzieja, a banda ludzi biegnie w stronę przez niego wskazaną, zupełnie ignorując jego samego. Gaga dorzuca do tego obrazka: mnie też bardzo boli, zadziwia i wkurza to oskarżanie PiSu i prawicy o działanie na rzecz Rosji. Granice absurdu już dawno zostały przekroczone, tylko szkoda, że młodzi ludzie, zwłaszcza młodzi, nie chcą tego dostrzec. A Teresa zauważa: teraz już coraz mniej matek uczy dzieci patriotyzmu i pokazuje im, kto wróg. Dzieci chętnie wierzą w to, co mówią ich koledzy i to, co pisze internet. Nie rodzicom. Z kolei Adam popiera moją ocenę stanów emocjonalnych bezrefleksyjnych wyborców, radośnie rozładowujących frustrację poniżaniem, ośmieszaniem, plugawieniem swoich rodaków. Zapotrzebowanie społeczeństwa na złe emocje perfekcyjnie zagospodarował pan Tusk przy pomocy mediów. Ich przejęcie na rympał było warunkiem koniecznym, dalej pisze Antoni, aby gawieć miała ciągle niczym nie skrępowaną zabawę.
Czy można ten chocholi taniec sporej części naszego narodu zatrzymać? Pytanie jest retoryczne, bo prawda, godność, patriotyzm i honor to wartości chochołom nieznane. XO poszerza pole obserwacji. Od setek lat Polska stała się poligonem doświadczalnym dla bezlitosnych zamordystów. Szczęśliwie zawsze znajdowali się ludzie dzielni, którzy mieli odwagę dawać im odpór. Oczywiście są też i tacy, których to nie uwiera. Miedziaki rzucone im jak kość do obiadu kruszą sumienia. Zachowujący się inaczej irytują, powodując dyskomfort. No cóż, jak ktoś się najął za psa, to musi szczekać. Ciekawy przykład ludzkich zachowań przytacza YN4. To, co dzieje się w Polsce, to jakaś siła wyższa, mroczna i bezwzględna. Moja sąsiadka, staruszka, opuszczona przez dzieci, skarżąca się na ogromne kłopoty z utrzymaniem siebie i domu, na moje pytanie, czy nie widzi, że to wybrany przez nią rząd sprowadza na nią i Polskę biedę, odpowiada. To nic, to się wytrzyma, byleby Kaczor i PiS nie rządzili. Zastanawia się Wacław, czy my Polacy naprawdę mamy jedno wspólne DNA? Kiedy usiłuję moim wnukom, pisze, przekazać rodowe DNA. Kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój orzeł biały? Z przerażeniem słyszę po drugiej stronie polskiego rowu mariańskiego orędzie pana Seweryna, ponoć światowego celebryty, do swoich wnuków. Komu należy przy... tak dalej. Widzę jasno, że Polska po tamtej stronie ma zdecydowanie innych wrogów, ale chyba też ma inne zrozumienie ojczyzny. Ja zdecydowanie nie chcę poznawać ojczyzny pana Seweryna, pana Lisa, pani Kurdej tej od szatana, pani Jandy i całej elity mającej w głębokiej pogardzie wszystko i znajdującej się poza ich własną cudowną bańką. Oby tylko przepowiednia carycy Katarzyny się nie sprawdziła, choć wszystko jak na razie zmierza w tym kierunku, że znów przyjdą obcy i zaprowadzą swoje porządki, a wtedy, o dziwo, w obliczu wspólnego wroga pojawi się szansa, że ten polsko-polski rów zniknie. Szukając odrobiny optymizmu, cytuję pomysł wyborczej reformy, jaką zaproponował nam nasz stały słuchacz, pan Staszek. Jego zdaniem wybory powinny być wielostopniowe. Ulica wybiera swego przedstawiciela, potem przedstawiciele ulic wybierają reprezentantów dzielnicy, reprezentanci dzielnic wraz z sołtysami sąsiednich wsi wybierają reprezentantów miasta, a reprezentanci miasta wybierają reprezentantów państwa. Teoretycznie bardzo piękne, ale po drodze jest tyle możliwości handlu głosami, korupcji i szwindli, że może być jeszcze gorzej niż jest. Pośród wielu komplementów znalazł się też głos krytyczny. Pisze DK7. Stwierdził pan, że przeżywał kiedyś wałęsomanię i się tego nie wstydzi. Dojrzeje pan, jeśli zdąży, do wersji podobnych ocen na temat Kaczyńskiego i Macierewicza. Podobnie było z oceną propagandy dawnej TVP, którą pan zaprezentował w klubie Ronina. No, drogi kochany panie, co innego stwierdzić, że zła i nieskuteczna była propaganda w TVP i w dodatku przez nią właśnie prawica przegrała wybory, a co innego doceniać ludzi, którzy mimo popełnianych błędów są wzorem patriotyzmu i mają miejsce w panteonie historii. Wałęsa zresztą też ma, tylko bliżej kuchni i stolika do krzyżówek.